Witajcie bardzo serdecznie. Mam zaproszenie dla Was. Dzisiaj, w środę, 10 maja, zapraszam Was o 20 na lekcję darmową, w której będę opowiadał o czasownikach z końcówką -iren. To są czasowniki takie jak interessieren, kapitulieren, exportieren, importieren, interessieren, nie wiem czy już powiedziałem, abstrahieren, kalkulieren. Jest ich 80. Na tą lekcję zapraszam wszystkich moich patronów, wszystkich moich uczniów regularnych, z którymi mam regularne zajęcia. Wy możecie wpadać, to nie ma z tym problemu. Natomiast dla osób, które jeszcze nie uczestniczą w moich lekcjach, nie uczestniczyli, nie są moimi patronami, 5 pierwszych osób, które napiszecie maila do mnie z informacją, że chcecie w takiej lekcji dzisiaj uczestniczyć, będziecie w tej lekcji uczestniczyć. Na tych lekcjach jest taka zasada, że możecie mieć kamery włączone, ale niekoniecznie. Jeżeli się czujecie z tym nie do końca fajnie, możecie kamery wyłączyć, natomiast będziemy tą lekcję prowadzić. Wszystkie te osoby, które będą uczestniczyły w tej lekcji, dostaną też ode mnie mailem PDF z zestawieniem tych czasowników i z przykładowymi zdaniami, które mam w Quizlecie. Tych czasowników jest około 80. Także spora liczba. I to są właśnie czasowniki, które chciałbym Wam przybliżyć. To jest takie moje ostatnie odkrycie, że gdybym się zaczął nauczyć języka niemieckiego, to właśnie bym zaczął od tych czasowników. Od tych czasowników, które mają końcówkę -iren. I teraz jest taka część odpytajkowa. W tym momencie zaczyna się. I zrobimy sobie parę takich testów, nie? Ja będę mówił te czasowniki po niemiecku, a wy spróbujecie, chociaż to nie będzie problemu, zgadnąć, co one oznaczają. To jest właśnie specyficzne w tych czasownikach, że one są intuicyjne, jeżeli chodzi o znaczenie. No zobaczcie. Kalkulieren. Kalkulować, liczyć. Nie? Na przykład muszę to jeszcze raz przekalkulować. Ich muss das noch einmal kalkulieren. Albo, tu mam ściągę, skapitulować, poddać się. To jest kapitulieren. Oni skapitulowali. Oni poddali się. Sie haben kapituliert. Kolejny przykład. Sortieren. Czy powiedzmy sortieren. Sortować, dzielić poszczególne rzeczy na jakieś podgrupy mniejsze. Nie? Te jabłka muszą być posortowane. Die Äpfel müssen sortiert werden. Tutaj mamy już przykład modalnego w stronie biernej. Kolejny przykład. Co znaczy, słuchajcie, krytyzieren. Krytyzieren. Krytykować. Zobaczcie, że krytyk to jest krytyka. I chciałby się pomyśleć, że czasownik to jest krytykieren. No właśnie nie. Jest krytyzieren. I to jest właśnie specyficzna cecha krytykować. Na przykład oni mnie krytykują. Sie kritisieren mich. Bez przerwy. Immer wieder. Jeszcze jeden przykład. Favorisieren. Faworyzować, nie? Czyli rozumiecie, jak słyszycie po niemiecku te czasowniki, od razu, a wiem co oznacza, nie? Brzmi to po polsku, bardzo, bardzo, bardzo po polsku. W rozumieniu jest to czytelne, jest to jasne. To dziecko jest faworyzowane, strona bierna. Kto powie? Das Kind wird favorisiert. Ok, kolejny przykład. Bardzo fajny czasownik, bardzo używany codziennie. Funkcjonieren. Działać, funkcjonować. Na zasadzie ta maszyna nie działa. Die Maschine funktioniert nicht. 12 w południe. Kolejne. Garantieren. Gwarantować. Nie, to jest 11, przepraszam, co ja gram. Nie tnę tego materiału, słuchajcie, bo
Bo nie mam czasu. Garantieren. Tak, 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 tak. Czasownik diskutieren. Co oznacza? No dyskutować, nie? To jest takie oczywiste. Musimy dyskutować, podyskutować. No może dobra, przykład dziwny. Albo dobra, wir müssen diskutieren. Albo czasownik producieren. Produkować coś. Pamiętajcie, że synonimem czasownika producieren jest czasownik herstellen. Herstellen. Tak. Passieren. No on jest taki trochę nieczytelny, nie do końca intuicyjny, nieintuicyjny. To jest wydarzyć się, stać się. W jakim kontekście się pojawia? Na przykład was ist hier passiert? Was ist hier passiert? To jest nieliczny, jeżeli nie jedyny. Sam teraz na głos myślę czasownik z iren, ale z posiłkowym sein. Das ist, was ist hier passiert? Co tutaj się stało? Co oznacza regieren? Może też mniej czytelny czasownik, mniej intuicyjny. Regieren. Rządzić. W kontekście rządzić w danym państwie. Rząd. Rząd to jest die Regierung. Polski rząd. Polnische Regierung. Ten rząd jest najlepszy. Die Regierung ist die beste. Servieren. Serwować. Podawać. Na przykład do restauracji. Nie? Tutaj serwuje się smażone ryby. Hier serviert man Bratfisch. Czasownik telefonieren. Co oznacza telefonieren? Telefonować, rozmawiać przez telefon. On się łączy z mit. Na przykład ja rozmawiałem przez telefon z moją mamą. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Zawiesiłem się. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Czasownik renovieren. Renovieren. Jakie macie skojarzenia? No, renowacja, remont. Tu chodzi o remont budynku, nie? Das wurde renoviert. Das Haus wurde renoviert. Ten dom został wyremontowany. Protestieren. Protestować. Na przykład, nie? Gegen. Przeciwko czemuś. Präsentieren. Prezentować, przedstawiać coś, kogoś. Studieren. Studiować. Jest tego trochę, nie? Trainieren. Trenować. Reparieren. Reparieren. Reperować, naprawiać. Musisz to naprawić, mówi żona do męża. Du musst das reparieren. To wam trochę więcej światła dam, słuchajcie. Trochę w czasie to robię, ale... No. Operieren. Operieren. Operować. Notieren. Notować. Motivieren. Motywować kogoś do czegoś. Korrigieren. Poprawiać, na przykład einen Fehler. Einen Fehler, błąd, korrigieren. Kopieren, kopiować. Gratulieren, gratulować, życzyć komuś. Fotografieren, fotografować, robić zdjęcia, czyli inaczej Fotos machen. Rasieren, golić. Ich muss mich rasieren, muszę się ogolić. Słuchajcie, to dzisiaj będzie... To jest tych, nie wiem, jak tu powiedziałem, z tych czasowników z 20, 25, nie wiem. Ale jest ich 80. Każdy z was, kto się zgłosi, dostanie właśnie listę też w PDF-ie. Tylko te osoby, które będą na lekcji, dostaną. Tak się umówmy. Pierwsze 5 osób spoza mojej grupy patronów, bo wszyscy patroni i wszyscy uczniowie mogą w tym odbrać udział. Od dzisiaj o 20 w środę 10 maja. Natomiast osoby spoza tego kręgu, a może staniecie się członkami moich uczniów i patronów, zapraszam serdecznie.
wówczas te lekcje będą regularne dla Was. Pójdziecie z niemieckim do przodu. Nie? Tak sobie myślę, że to mogłoby fajna motywacja dla Was być. Także widzicie, w pięknych okolicznościach przyrody jestem. Kończę. Dobrego dnia Wam życzę. I do zobaczenia wieczorem. Hej, cześć.